Aj, widzicie? My już tutaj tą drogę przebyliśmy wcześniej i to była ta droga do obserwatorium. Bolt, ruszamy do obserwatorium. Ja jestem już w drodze. Super. No to tak czy tak chyba byśmy musieli zdobyć tą umiejętność, nie? Tej iskry. Tak mi się wydaje. Tak jest, przyjdź do przodu. Ja odsłaniam z powietrza. Wow. Dobra, zaczynamy imprezkę, proszę państwa. Tu możemy sobie podstawić. Tak, znamy to. Badania wysokościowe. Dobra, mamy BHP zapewnione. I tu by trzeba sobie chyba użyć, żeby... ...modyfikowany do zastosowania na dużym pułapie. Okej. Jup, pięknie. Co tu się dzieje? Bo jeszcze można tutaj gdzieś wlecieć. Ale jazda. Dobra, i to gdzieś tutaj. To gdzieś tutaj musimy sobie wziąć, bo tu jest to żółte, nie? Ziup. Pampuszek, pięknie. A jeszcze tutaj. Ale stąd już chyba nie weźmiemy, musimy skakać. Dzień dobry, co tu macie? O, tu macie tylko... punkciki albo miejsce na atut, ale my już miejsc na atut mamy naprawdę sporo. Ale takie ważniejsze sprawy właśnie cały czas jeszcze sobie eksplorujemy, także tu bez problemu. Ale już wracamy na ścieżkę do Dagana. No i teraz co, kolejny? Kolejny pampuszek. Niech będzie tu. Ziup. Wow. Ej, teraz ale przestrzeń. Ja cię kręcę, ale tu jest przestrzeń. No aż lęk wysokości czuję. Lepiej tam na siebie uważaj, Kaz. Jeźdźcy i imperialni skaczą sobie do gardeł. Poradzimy sobie. Spróbuj namierzyć Dagana. Przyjąłem. Co tu się wyprawia? Dobra, let's go. Dawaj na pierwszego pampucha. To jest szok. To jest szok, jak to wygląda pięknie. Dobra. Tu już nic nie będziemy tworzyć, tylko lecimy na tym, co jest. Ale wspaniałe to jest. Eksploracyjnie, wspaniałe. Te wszystkie umiejki. Dobra. Jeźdźcy już tędy przeszli. Tu byśmy musieli jakąś wiązkę puścić. No na pewno. Tylko zobaczę, czy to jest związane z zadankiem. Nie, na razie jeszcze tego nie zrobimy. To tylko możemy iść na dół. No dobra, to chodźmy. Gdzieś tutaj. Jest tu kto? Dobra, mamy jakieś pampuchy. Tu można wyważyć. Wow, a później sobie wyciągniemy, dobra. Czyli tak, wygląda na to, że tu iskrą. Dobra robota, nie zatrzymujmy się. Nie otwierają się. Od drugiej strony. A coś wyżej nam ogarnął. Jakąś windę. Patrzcie, tutaj ten właz, nie? Dobra. Ten właz się otworzył. Teraz widzę. To sobie to otworzymy. No i git. Dobra, pięknie. Działamy. Działamy, mały. Tu chyba to nie jest potrzebne, nie? Raczej nie. Powinniśmy mieć już przejście i teraz... bierzemy sobie pampuszka, lecimy dalej. Pięknie. Pięknie. Wow. Ale widok jest niesłychany. Tylko teraz gdzie my chcemy przejść? Chyba po prostu tu. Dobra, chyba po prostu tutaj. Ziup. Mam nadzieję, że jesteś gotowy do akcji. Szykuje się niezła strzelanina. Poradzimy sobie. Powodzenia.
Chyba mam jeźdźca na ogonie. Muszę go tracić. O kurde. Dobra, to jest ekscytacja. Piękna lokacja. I Dagangera. Muszę oczyścić umysł. Uspokój się, uspokój się. Podnóże obserwatorium. I może stąd się dostaniemy na Tanalor. Jakimś cudem, albo jakieś... Chociaż wskazówki będą. Ale heca. I tak jak się to wszystko zaczynało, ta pierwsza wizja Z, już czuć było tą przygodę, nie? Że jednak może tam dotrzemy. I to powoli, powoli się może ziścić. Ziup! Dobranoc. W sumie walcz dla mnie. Ała. Ała. Sporo ich. Tylko nie ma żadnych ludzi niestety. Same droidy. A ja nie chcę nigdzie uciekać. Nie pomyślałeś o tym? Tak. Odskok udany. Polecie. A można tak? A, można. Pięknie. To sobie troszkę ulepszyłem ten zasięg. Koniec. Oj, dobra, nie było mocy, ale została przekierowana. Bywało gorzej. O, dobra. Dobrze, że jesteś człowiekiem. Walcz po mojej stronie. Tam droideki. Tutaj jestem mały. Ziup. Fajnie, że nie spadamy, nie? Z takiej wysokości, ale krajobrazy są wspaniałe. O, zaraz sobie taką droidekę spróbuję przejąć. Nie zdążyłem. Mam cię. O, jak miło. Tutaj skrócik do ognicha. Fajnie, fajnie. Tu można jeszcze latać. Luker Hulk. Nie, to jest szok. Zobaczcie, no ładne te chmurki nawet. Ładnie to wygląda. Design lokacji jest na najwyższym poziomie. I teraz tam jest jeszcze coś do spięcia. Ale widzę wyżej beczuszkę? Coś takiego. Ciekawe, czy tam wejdziemy. Dobra, spróbuj to. Jak tu można go zrzucić? Ale jaja. Dzięki, Bidi. Co to będzie? To będzie wyżej. Fajnie. No troszkę nas przygotowują. No jeszcze się tak rusza, nie? Ten boczek. No tak. Czyli tu będę musiał wejść. To się wszystko rusza. Czy tu jeszcze coś mamy? I tam mamy? Dobra, to będzie z drugiej strony, ale tam mamy tego. Ha, już wiem. Kopacza z Dark Soulsów. Chodźmy. Tam mamy tego kopacza. Proszę to włączyć. Chyba nie da się stąd sterować windą. Serio? Jak ja mam się tu dostać? Halo? Na to? Na to zielone. No i nie, to wiesz co? Małe, musimy to ruszyć. Musimy to z powrotem dać. To jednak nie da rady. Najpierw na górę. No, to nie myślałem, że tak jest przekierowanie. Teraz tak. I wszystko takie złote, nie? Wszystko takie złote. Moment. Pięknie wygląda. Pięknie wygląda, a tutaj...
To jakby z takich pampuchów zrobione. Zobaczcie. Taka teksturka. Oj. Dobra, my chcemy tu. Aha, jeszcze wyżej. Uuu. Idealne wyczucie czasu. Byłem ci to winien. Good. Brać go? Ależ się odbił. Ależ się odbił. I tu niby cały czas to jest zielone. Może to będę wyżej potrzebował. Kto wie. Jak ja was lubię. Jesteście bezbłędni. Takie rozumki macie. Duże. Tacy mądrzy. Strzelaj. Podążają lub giną. O. Gdzie to słyszałeś? Mitch Yoda tak nie mówił. W porządeczku, tu jeszcze byśmy sobie zrobili jakiś skrócik z tej windy na pewno. I widzę, że skrzynka jest wyżej. A tam. Czego szukacie w obserwatorium? Co? Wykonywaliśmy tylko rozkazy! Zwykły pionek. Masz przy sobie urządzenie komunikacyjne? Tak. Aktywuj je natychmiast. Nazywam się Dagan Gera. Wasz atak zawiódł, a żołnierze stracili życie. Zrobiłem, co kazałeś! Wypuść mnie! Dobrze. Niestety. Arnold Schwarzenegger poleciał. On już jest na ciemnej stronie, odkąd stracił rękę, nie? To jest w ogóle dobre. Odkąd stracił rękę, już jest na ciemnej stronie. Tylko jak się tam dostać? Może jeszcze z tego piedestału? Tutaj? Bo tu jest jakaś winda. O, może tą windą później. Na razie spróbujmy tego. Czy to się rusza? Nie. Czyli... Tu ostatnio nas przygotowywali w tej minigierce. Ja już takie coś potrafię, panowie. Jest ze mną te numery. Już prawie niemal to czyje. Tyle lat na tej zapyziałej planecie w końcu się opłaci. Za Tanalor. Rywi się, utoruje drogę. Pora na walkę. Pora na walkę. Też tak sądzę. Zdecydowanie pora na walkę. Kurde. Jak ten od drzwi prawie. Prawie jak ten od drzwi. Gdzie tu macie jakąś skrzyneczkę? Tutaj wyżej. Ciekawe jak tego pampucha użyję. Ziu. A tutaj. Co? To nie jest skrzyneczka. To super skrzyneczka. Ciekawe czy to... No może jeszcze nie ostatni z tym, ale... Jeden z ostatnich, nie? Łap. Jeden z ostatnich z tyłu. Ciekawe ile ich jest. Zwiększono limit. Dobra, fajnie. No mógłbym jeszcze użyć perka. No to już jest wszystko. Ładnie tu. Jak w rezydencie. Teraz tak, albo sobie pójdziemy tutaj skrócikiem. Myślę, że warto go odblokować. Mhm. A i tu gdzieś powinna być skrzynia, nie? Okej. Gdzieś tutaj boczkiem. Wydaje mi się, że może być gdzieś tutaj skrzynia. Dziwna sprawa. Jeszcze ją sprawdzę. No,
bo za drzwiami. Wow, 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 wow. Czekałem na ciebie, Tobor. Ta Gangera wybrał mnie, żebym zakończył twój żałosny żywot. No to twój mistrz kiepsko wybrał. Ledwo mnie drapnął. No? Dobrze, że są takie barierki, wiesz? O, użyłem mocy. Poczułeś? Zabawny. Tak, poczułem. No dobra, niezła pięść. Wow. I luta. Dobre. Zwinny jest. Moja garda nie pęka. To lubię. To lubię, ten zamach. Troszkę sobie skróciłem czas, nie? Kurde, weź się, chłopie. Żywa legenda. Dagan rzuca na nas wszystko, co ma, nie? Wiecie co? Osiągnięcie nowego kamienia milowego, nowy poziom trofeów. Wiecie co? To może być pokonanie wszystkich jakichś lepszych przeciwników. Jeśli to jest legendarny, to może legendarny. Tak, legendarny. Może znalazł już kompas. Musimy się spieszyć. Zgoda. Nawracam, do zobaczenia. Kurde. Chyba pokonaliśmy wszystkie legendy w całej grze. To by było spoko. Ale nie wiem, o co chodzi z tą skrzyneczką małą. Dobra, na razie zajmijmy się tym świrem. Nie chcą się otworzyć. Jest jakiś problem. O! To wygląda sensownie. Czy my tam doskoczymy? Chyba trzeba będzie z tego. Oto i on. Kurde. Grubo. Grubo. Tu chyba trzeba dosyć daleko. Dobra, dawaj szybko. Są jakieś przeszkody? No, tu się nie ma czego złapać, ale dobra. Gdzieś tutaj na tej strefie powinno być wyjście. Dobra, spróbuję dołem. Tak, spróbuję iść trochę wyżej. Tak, tak, to trzeba przejść. Elegancko. Tak, i tu jest. Przepraszam, że czekam. Ale jazda. Musiałem strącić parę much chaosu, żeby wylądować. Żaden problem. Mamy jeszcze całą chmarę przed nami. Jesteś gotowy, bracie? Zdobądźmy ten kompas. Imperialni poszli na sytkę, co nie? Nie docenili jeźdźców chaosu. Dagan może i ma urojenia, ale posiada też armię, która w niego wierzy. Myślą, że zabiera ich na Tanalor. Po moim trupie. Dobra. Potrzebujemy pomocy. I tu sobie weźmiemy pampucha. Żeby wlecieć wyżej. Idziesz, złomiarzu? Popatrz tylko. Niesamowite. Po prostu niesamowite. BD, z tym? Zgadzam się. To było unikalne. Fantastyczne. Emocjonujące. Złapaliśmy. Jaki jeszcze kal? Próbował uciekać. Proszę, poddaję się. To jest armia, przed którą ugiął się potężny zakon Jedi? Zabić go. Nie! Zajebiste. Dobrze. Dagan Gera. Dużo go tutaj. Wiesz co? Moja córka uwielbia gadżety. Tak? Jej ulubionym jest czarnorynkowy skaner, który zabrałem egzekutorowi chatów. Ale ślichy był ze mnie ojciec. Nikt nie jest bez skazy. Walczysz, żeby zapewnić jej lepsze życie. Masz rację.
To wszystko jest dla niej. Okej, mały. Damy radę? Jesteśmy mega, mega blisko. Trzeba się tutaj jakoś szybko poruszać. Aha, chyba od jednego do drugiego. Jeśli Dagan odleci z tym kompasem, poleci i nigdy już go nie ujrzymy. Podkręćmy tempo, żeby do tego nie dopuścić. Serio byśmy go nigdy już nie zobaczyli? Gdzie są wszyscy jeźdźcy? Nie podoba mi się to. Ładny widok. Jesteśmy już prawie na szczycie. Teraz już nie ma odwrotu. Nie, co ty? Brachu! Tylko tego chcę. Korytarz diagnostyczny. Tu sobie cały czas jakieś umiejętności też wykupuję. Już prawie mamy wszystko. Mamy całe przetrwanie tutaj. Mocy, niech będzie to. I idziemy. Idziemy na dziada. W porządku, ruszamy. Przyjąłem. Ruszamy. Jeszcze wyżej. Na pewno chcesz wcisnąć ten przycisk? Mamy jakiś wybór? Dobra, do dzieła. A nie mamy? Coś jest jeszcze tutaj. Ale tu się nie dostaniemy. Ciśnij. Jeden dla ciebie, jeden dla mnie. Zlikwidować. Miło, że się dzielisz. Zlikwidować Jedi. Likwidacja. Ale luta, ja cię kręcę. Dobra, jak chcesz się ze mną bić, to trzymaj to. Godny rywal. Ja mogę go nawet przejąć, nie? Później. Tak. Cel namierzony. Hej, mały! Steve! Kooperacja. Mały Oculus. Ten jak się czynsi aż, nie? Żeby tego dotknąć. Gotowy! Pięknie. Imponująca obrona. Będzie bolało, droidy. Oj, będzie. Tam ci się klepią. To musiało boleć. Tak. Koniec. I to bardzo. Jesteś cały BD? No, a ty? No można sobie jeszcze wrócić, ale... Kto by się bał Dagana Gery, nie? Kto by się bał? Dobra, śmigamy dalej. Kolejna faza. Uwaga, grana! Chyba znaleźliśmy... Tego nie złapię. Ale tego powinienem, dobra. Chodźmy na tego byczka, oni się tutaj zabawią. Cel jest szybki. Ale szybko się przeładowuje ta umiejętność Bolda. Przygotowuję się do strzału. Poddaj się. Ja się poddałem, a ty? Spore zastępy jeźdźców. Odnoszę obrażenia. Gaspij cel! To nic osobistego! Dawaj tego. Ten jest dosyć mocny. Jak boss, który przed chwilą był legendarny, o dziwo. Gotowy na zabawę? Cel namierzony! Tak. Ktoś chętny na trzecią rundę? To już trzecia runda? Straciłem rachubę. Kurde, nie chce nas dopuścić do siebie. Kiepsko ze mną, mały. Nikt.
chyba góra. Przejdziemy sobie tu. Zobaczmy, co dobrego. Tu jest jakaś piłeczka. Co ty właściwie z tym wyprawiasz? Sztuczki Jedi. Nie przejmuj się. Spanner. Sztuczki Jedi. No, wydaje mi się, że może być tu. Podstawione. Oj, to bardzo. Tam jest jeszcze jakiś wirnik, ale... Zamknięte na dobre. Czy to jest dozownik? Nie, to jest tutaj wyżej. Dobra, to będzie jeszcze na piętrze wyżej. Oj, chyba tutaj, co? Dobra, pięknie. I ziup. Tak jak Merin uczyła. Przefantastycznie. Zanieśmy ten dysk danych do Z. Okej, tu mamy dyski danych tylko. Czy jeszcze coś? No i tu byśmy musieli jakoś górą. Tam jest haczyk. Tam jest jakiś haczyk z tej strony. No chyba jeszcze raz. Drogie zabawki, co? Ci naukowcy Republiki żyli jak pączki w maśle. Albo gorzej. Dobra, tutaj skrócik się udał, ale jeszcze musimy przejść tym boczkiem. Jakie to jest teraz skomplikowane. Ja cię kręcę. I będzie trzeba albo tu, albo tam. Dobra, dawaj pampucha. Dawaj pampuszka. O, ewentualnie tutaj. Ziup. Też spoko. Dajesz Kalu Kestisie. To jest twój dzień. I jazda. Dobra, o to chodziło. O to chodziło. A tu co jeszcze? Oj, ewentualnie jakiś... Obserwatorium się... przed nami. Tuż za armią droidów chaosu. Co tu się wyprawia? Ja bym jeszcze to sprawdził. Okej. Czy to jest skrót, czy idziemy do Dagana? Idziemy do Dagana. Ale sprawdzę jeszcze te drzwi. A, tu jest skrócik. Dobra, też fajne. Coś tam małego może być. Skrót, nieźle. No. Super, to dobra, to ja sobie tutaj odpocznę. Ależ hype jest, ależ jest hype. Chociaż sporo tu jeszcze rzeczy do eksploracji, nie powiem. Nie do końca. I to nie drzemka. Wyglądało na drzemkę. To jest medytacja. Nie widziałeś nigdy Geralta z Rivii? Podobnie robi. Tylko on sobie tam dwie setunie jeszcze walnie. I może działać. 12. Stymów. To jest coś. Dobra. Chyba idziemy. Pokład widokowy. To im się nie spodoba. Oj nie. Chodźcie. Blaster zapadły. Dobra, pięknie. To spróbuj. Teraz już nie ma odwrotu. Żyjesz, Bolt? Dobra, ja bym jeszcze im zastosował... Pokaż mi! Coś takiego. Wróg trafiony! Czekaj! Już prawie, Kal! Końcówka! Razem z bombką! Co tu się wyprawia, ludzie? No! Ale dymy, nie? Nawet nie ogarniam, kto tu strzela.
strasznie ich dużo. Nie, jesteśmy blisko. Nie dzisiaj. Mam nadzieję, że zachowałeś siły na Dagana. Jestem gotowy. A ty, Billy? A wy? Istnieje tylko moc. Wielki Oculus. Czeka nas walka, Cal. Jeśli masz na nią ochotę, to ja też. Gotowi? Promy startują. Ja już nie wrócę. Odszukaj mnie lub poleć na Tanalor. Wybór należy do ciebie. Zdaje się, że dowiedział się kilka lat za późno. Santariu swojego boku być może zdołałbym przekonać Radę, że Tanalor jest wart tego poświęcenia. Ale odeszła. Reivis też odszedł. Zakon upadł, a ja jestem wolny! Nie jesteś wolny. Tylko samotny. Dlaczego jesteś tu zamiast walczyć z prawdziwym wrogiem? Jak mogłeś pozwolić, żeby galaktyka padła ofiarą tego mizernego imperium? Uważasz się za silnego, lecz poniosłeś klęskę! Nie pokonali nas. Jeszcze nie. I kto teraz żyje przeszłością? W środku otchłani imperium nas nie dosięgnie. Zrobię z jeźdźców elitarną armię, a na jej czele staną wyszkoleni użytkownicy mocy. Kiedy nadejdzie pora, przypuszczę atak i oczyszczę tę galaktykę ogniem. Mamy już Imperatora. Oddaj nam kompas! A niby dlaczego? Bo jestem ojcem, który nie ma wyjścia. A ty stoisz na drodze do lepszego życia mojej córki. Oddasz go, albo cię załatwię. Cóż za ograniczony umysł. Dość! Tanalor czeka! Tak jest, Dagan. Tanalor czeka. Serio mamy go do pomocy? No to Dagan. Będzie problem. Będzie problem, chłopie. Ale lubię na te dwa miecze, skoro on też ma. Oj, Daganik. Ta druga ręka coś słabo. Nadal trzymasz się przeszłości. To będzie twoja skuba. What? Czy on ma rękę? Ej, fajnie, jak ma rękę. Dobra, jest super. Jest super. Nie ma bołda. Tak ma być. Lubię cię, Dagan, jesteś spoko. Dobry wojownik. Ale ręka mu odrosła. Ale dymy. Ale dymy. Taki troszkę Anakin, ale to zawsze historia ciemnej strony, tak można porównać. Ty żałosny głupcze. Posmakujesz klęski. Tanalor jest mój! Mógłbym cię unicestwić, a galaktyka nawet by nie zauważyła. Ej, unicestwić to jest słowo Imperatora, zostaw je. To jest słowo Imperatora. O. To będzie bolało. Tak! O! Dobra, dawaj tak. Podobne mieczyki, żeby były. No on ma te dłuższe, nie? Troszkę. Jesteś przerażony? Wyczuwasz nienawiść? Jestem strach. Prowadzą na ciemną stronę.
Dagangera. Samotny. Upadły Jedi. Daj z tym! Daj z tym! I jedziemy z tym! Głupcze! Twój zgon jest... Nie powstrzymasz mnie! Żałosne! Dobrze, pokaż jakąś potęgę. Okej. Pokaż. Spróbuj ponownie. Fantastyczny. A ten jest prawdziwy. Tak, ten jest prawdziwy. Ty żałosny. Potrzebuję pomocy, mały! W porządku. Jeszcze troszkę tego mam. Kurde, ale... Solusowa walka. Jednym hitem pociągnąć? Zrobiłem to, na co zakonowi brakło sił, a ona mnie za to zdradziła! Nie masz żadnego Dobra. Pojęcia o mocy. To jest walka, na którą zasłużył Cal. Będziesz cierpieć. Jesteś przerażony? Piękne. Rzuć mi z tym, Bidi! Oj. Dobra, ten jest prawdziwy. Ten jest mokiem. Jestem mały! Kurde! Rzuć go! I to wszystko? Tak! Ależ diabnął! Wiesz, że wkrótce zginiesz. Jakie to uczucie? Twoje życie nie miało znaczenia. Nie opieraj się. Nie ukryjesz się przede mną. O, tak. Czuję to. Strata, cierpienie, hańba, gniew. Te emocje kryją olbrzymią moc, ale ty jesteś za słaby. A teraz jest już za późno. Promy startują. Ja już nie wrócę. Pogubiłeś się. Zboczyłeś ze ścieżki. I już nie jesteś Jedi. Ty! Ty! Tanalor! Nie!
proszę cię. Powiedz, że to prawda. Co się stało? To jakaś halucynacja mocy. Karmiona strachem. Wykorzystałem ją. Już nie taki straszny. Wciąż w jednym kawałku. Didi? Masz dobre wieści? Może Dagan miał rację. Na pewno nie jesteś już... No wiesz... Zastanów się. Tanalor to forteca. Przekażmy ją ścieżce. Zbierzmy sojuszników, trenujmy. Nie przewidzieliby tego. No nie wiem, brzmi ryzykownie. Wszystko jest narażone, dopóki istnieje Imperium. Przecież... Nie chcesz, żeby Kata stale się ukrywała. Dopóki będzie bezpieczna, to tak. Tak, niech się ukrywa. Tak. W porządku, rozumiem to. Ale kiedyś ktoś będzie musiał stawić im czoło. Dlaczego nie my? Kordowa na pewno to naprawi. Wracajmy na Jedę. Jasne. Najpierw się rozejrzę, spróbuję poszukać jakiejś instrukcji do tego. Coś wymyślimy. Tak. Cześć, mały. Ocaliłeś mi skórę. Znowu. Dzięki. Kierunek Tanalor. Przynieś kompas do Kordowy na Jedzie. Proszę państwa, no to jest niesłychane. Wyrok. Posługuje się mocą, aby zdezorientować Kala, jednak zwraca potęgę Dagana przeciw niemu. Ujawniając, czego Gera się boi najbardziej. Osądu Santari Kree. No mega ta umiejętność była. Kurde, ale ja nie wiem, czy Kal nie kroczy już tak troszkę na granicy. Ja tu chcę jeszcze raz, spokojnie. A, mamy moc. Nie wiem, czy tam Bold jeszcze będzie. Zobaczmy Dagan Gera. Z ręką. Kurde, szok. Ale coś Bold mi się nie podoba. Dezorientacja, nowy atut. Bo on nie chce jakby tutaj z Kalem działać. Coś mi się nie podoba. Dezorientacja. Okej, okay, zadawane przez postaci dotknięte dezorientacją. Dobra. Ale jeszcze sprawdźmy, pogadajmy. Już się zmył? Patrzcie, już się zmył. Ale jaja. Coś tu nie gra. Przez przypadek tam się nacisło. To co? Tu jeszcze można troszkę pozbierać, ale to... Myślę, że w swoim czasie albo we własnym zakresie. Jeśli coś będzie ciekawego. Kurde, pojedynek był emocjonujący mega. Tylko tego Dagana to nawet szkoda. On taki zagubiony, nie? Zagubiony Jedi. No ale... Potwierdzam rozkazy. Znaleźć i zabić Jedi. Co? Powodzenia z nimi. Dobra, tu mamy skrócik albo tu. Tutaj coś dziabniemy. A, jest. Jest już na dół zjazd. Gotowy. Dobra, to na razie nie.
Jeszcze wyjdziemy z tego kompleksu. Bez kompleksów. O, jesteśmy tu. Patrzcie! Podnóże. I tam jest gdzieś jakaś skrzyneczka. Kiedyś tam się dostanę. I tak robimy stówkę, i tak robimy stówkę. No to chyba stąd zjeżdżamy, co? Kurde, emocje srogie. A, dobra, to nie jest tu. Wejdziemy sobie już na sam dół i... Niech się dzieje. Niech się dzieje. Teraz myślę, że można już sobie poczyścić większość. No może nie wszystko, bo wszystko to naraz się nie uda. Ale troszkę pójdziemy do kantyny pogadać. Może na holotaktykę do końca, troszkę łowców. I wtedy na Jedę. Wtedy na Jedę, bo tu już chyba gotowe. Ale długa ta winda. Do nieba. O! A tutaj jesteśmy! Dobra, pamiętam to. Kiedyś tutaj przyszedłem i nie dało rady nic zrobić. Dobra, tam gdzieś trzeba tą iskrę, nie? Zapalić. Ta iskra jest tu. Tylko to chyba z góry. To chyba tylko z góry wleci. Tak jest. Ziup. I ziup. Co dobrego dla nas? Barwy kaszyku dla Bidi. No to cóż, idziemy troszkę do salonu. Zobaczymy, co jeszcze możemy tutaj ogarnąć. A później Jedha. Dzięki za oglądanie tego odcinka, a teraz koniecznie zobaczę kolejny film na kanale. I do zobaczenia. Hej, hej, hej.